tak ten keyframe. O! Jednak nie, jednak nie ma bolsy. Chcesz testować swoje RNG dzisiaj chyba. No zobaczymy, czy to się przeciwko niemu nie obróci, jak tutaj Ragnaros nie trafi. O, Ragnaros Smork. Never lucky, Neil. A mógł wygrać blisko, jakby trafił. Widzimy, że niezadowolona mina kręci głową. Ale jeszcze nic nie rozwalił. Bardzo niedobre dla Neela teraz, bo przyjmie kolejne 8 damage'a najprawdopodobniej. Więc będzie ginęło top decku. Prawie każdy. No nawet nie musiał, nie ma znaczenia w sumie, czy ten blast był zużyty, czy nie. No ale nadal nie ma odpowiedzi, prawda, na tego raga. Wydaje mi się, że w poprzedniej jednak powinien pirować na 100%, ale zdecydował się inaczej, chciał testować swoje szczęście. No nie udało się, Neel jest graczem, który lubi narzekać na swoje RNG. Będzie miał na pewno powód, ale wydaje mi się, że trochę na wyrost poszedł z tym 50-50. A myślisz, że teraz powinien zbić swojego przeciwnika do 15 i zagrać tego Draconida, żeby było coś, co może przyjąć tego Ragnarosa? No myślę, że na pewno chce jak największy stół zrobić. To się wydaje najsensowniejsze, tak? Pytanie, czy chce hero powerować, czy na przykład zagrać Finley'ego, żeby mieć kolejny target na raga. Ale nie widział, chyba jednego Frostbolta, a jedyna karta, która tutaj robi różnicę, to jest chyba Frostbolt, ewentualnie jakiś torcz, ale nie jestem pewien, czy Dradef je gra. No też chyba dopiero jeden Fireball poszedł, no ale od Fireballa byłby martwy niezależnie. Tak, dokładnie, więc chyba zagra ja chyba bym zagrał Finley'ego też tutaj, żeby po prostu zwiększyć targety na stole. Na to się decyduje. No moc krwi raczej nie jest tutaj dobrym wyborem, jest Shapeshift, zawsze jeden armor. I szczerze nie wygląda to aż tak źle teraz dla Neela. Tak naprawdę o grze zadecyduje teraz trochę Ragnaros. Tak, bo musi tutaj zczyścić, pewnie spingować tu 9-9 i liczyć na to, że właśnie w nie trafi Ragnar, albo w twarz oczywiście, tak. Więc trafi Finley'a, to Neel ma jeszcze dużą szansę. O, sometimes lucky. O, i dobra ulita. To jest błędnie. Jego mina tutaj mówi wszystko. Po prostu no, wiedział, jak rozegrać ten matchup, żeby były emocje. Mamy 1-0 dla Neela Tariona. No i jak wiemy, tutaj obydwaj zawodnicy grają takimi samymi klasami, tak? Co dobierać, już cały burn w zasadzie poszedł w twarz, no i teraz jedyne, co zostało, to rzucić tego Ragnarosa i trzymać kciuki. Byle nie w 3-2, chociaż w 10-6 też nie jest... O! Neelowi dzisiaj siedzi coś. No, tylko stream odpaliliśmy, to od razu bezbłędne zagrania mu wychodzą. Mamy nadzieję, że będziecie tutaj oglądali dalej, zobaczymy, czy Neela Tarionowi pójdzie tak dobrze. Mamy w tej chwili 2-0 i jeżeli dobrze pamiętam... I Dredef nie miałby żadnego life gaina, miałby ustawiony lethal na kolejną turę Neela Tarion, a jest w tym momencie tak bardzo behind, że wydaje mi się, że musi iść po coś takiego. Nie rozumiem za bardzo tej tury. W tym momencie straci możliwość zagrania po prostu swipe'a jako kolejnego nuka w jednej turze razem z Malgosem. Tutaj z kolei tego Brawla wystarczy trade 5-5, dograć i serę i ma w tym momencie niesamowite value, a w ten sposób przejął tylko 5-5, a nie Ragnarosa. To wydaje mi się, że to był duży błąd. To na pewno dobre zagranie, ale niewiele zmienia. No tak, w momencie Neela Tarion... Nie można powiedzieć, że to było straszne zagranie, bądźmy szczerzy. Na szczęście nie jest to oficjalny turniej Blizzarda i możemy powiedzieć, że to zagranie było troszeczkę słabsze niż co byśmy tutaj uważali za najlepsze. No teraz z kolei pójdzie Giant, o którym wspominałeś, że powinien był tutaj... Nie, właśnie, nie ma Brawla, nie ma Execute'a. No w tym momencie doszedł Gore Howl, ale to i tak jest przyjęcie 8 na twarz. On jednego Taurena grał, prawda? Wydaje mi się, że tutaj musi pójść Enzo z Jolena na to, że była Sylvana. Przyzwie się Tauren, wejdzie 4 damage'a w to, ale też Drake daje cały czas spell power, więc będzie w kolejnej turze od Neela 16-30... 38 damage chyba byłoby, jeżeli mnie matematyka nie myli, jeżeli wszedłby Enzo tutaj. Więc brakowałoby dwóch. Także wydaje mi się, że powinien to policzyć po prostu. Liczył karty na pewno. Ten Gore Howl to według mnie nie jest granie po zwycięstwo. Powinien wejść Enzo tutaj. Bo jeżeli zagra Enzota i przeżyje tę turę, to raczej wygra grę. Bo Sylvana po prostu przejmie to i znowu będzie miał kontrolę nad stołem. Ale sam trochę ustawił się w tej pozycji, prawda? Tym rolem w poprzedniej turze. Teraz... Tak, tak, to pozbył się Brawla tak naprawdę na sytuacji, w której ten Brawl nie był potrzebny i teraz mu go bardzo brakuje.
patrzeć na to, że byłby w tej sytuacji Ragnaros na stole po prostu u Dredefa, bo nie ginąłby od swipe'a tak jak zginęło 5-5 od swipe'a ze spell powerem. Na kompost niewiele zmienia. Policzmy. I 16, 30 damage'a plus 4 to jest chyba lethal. Będzie, rucy będą miały plus 6 spell powera, czyli będą zadawały po 8, to jest 16. Moonfire'y będą zadawały po 7, czyli 30 i 4 Drake'a, czyli to jest lethal. Czyli Nidatarion wygrywa 3-0 i wchodzi do top 8. No tutaj ten brawl zadecydował tak naprawdę. Nidatarion sobie oczywiście policzył te obrażenia w tym samym czasie, co my liczyliśmy. No jednak nie zabrakło mu, jednak bardzo mu się opłaciło trzymać te wszystkie czary na ręku i z Maligosem dociągnął to do końca z 30 HP, tak? No, prawdziwe one turn kill. Tak. Wydaje mi się, że Nidatarion zasłużył tutaj. Było takich trochę zagrań dyskusyjnych, na przykład ten Inner Veil. 4 spele, nie? I Arcane Intellect, no więc... No, wydaje mi się, że tam na pewno dobrze chyba by zrobił, nie? Czyli jak mówię, nie znając ręki, to ja bym pewnie czekał, nie? O kurczę! Ale mu się tam... W sumie mu no, strasznie niekorzystnie, nie? Bo no, no tak. Pięciu. A tu nagle się... Zobaczymy, czy Khenio się przestraszy tego i będzie to usuwać. Jakby właśnie, żeby właśnie przyczyniał te droższe spele, czy pójdzie? No bo tak naprawdę... No patrząc na te czary, nie? Maga, jak sobie przejrzy deglista, wiemy, że możemy podglądać deglisty, mamy je dostępne przeciwników. No to w sumie tak. Teraz Khenio mu troszeczkę ucieka z tego combo. Tak, trochę mu już uciekł. No ciekawa, a myślę szczerze, że fajna gierka, bardzo ciekawa. Bardzo interesująca. Myślę, że tutaj na pewno Raven Idol może pójść. Czy Nidatarion ma jak zagwarantować zabicie sobie tego Doomsayera? Chyba nie, a teraz ze swipe'em może już tak. No, teraz w ogóle ma świetne zagranie, bo ma Maligosa w tego, w swipe'a. Grałbyś Maligosa bez finishera? Tam może być Wild Pyro i Quality i może być ciężko. To może być, nie, ja tylko mówię, że taka jest opcja, nie? Ja mówię, że tak bym grał. Mówię, nie wiem, teraz już ciężko. Jakby tak wejść w tą grę, co on tutaj będzie chciał. Teoretycznie może teraz, jak ma Moonfire'a, nie? To ma 7, 6, 6, to jest 19. Teoretycznie może próbować Nidal nawet ustawiać, nie? To 30%. Teraz 8 face. No. A bardzo, bardzo ryzykownie. Co robi? O kurde. No? Ciekawe, przyznam szczerze. Zagrał. No, ale jednak zczyścił Doomsayera na wszelki wypadek. Tak, tak. No tak, ale teraz zobacz, że... No nie, no w sumie nie, bo kurde, toż... No będzie mógł No nie, bo nie ma jak quality, nie? Znaczy musiałby z konia chyba dobrać, albo z tego Solemn Vigil. Nie? Z konia jak quality. I później drugi raz czyścić, no i wtedy nie ma już jak tych 11 go dobić, nie? Chociaż słuchaj, on może iść teoretycznie po lethal, nie? Bo bijesz za 5 bronią i wystawiasz raga. A nie wiem, czy w tej sytuacji to nie jest right play, szczerze powiedziawszy. Wiesz? Bo ja nie wiem, czy on już jest... Bo tu tylko... Bo tylko wyciągnięcie tutaj tego equality mu coś dawało, nie? A w sumie jakby za taką obronią i zagrał Ragnarosa, okej, no, tylko 20%, ale... Nie wiem, no szansa na wygraną, a tak to jak tutaj wygrasz? To już nie wygrasz, nie? Świętą świat! Muszę się śpieszyć. No i to jest problem. Tak, masz rację. Mógł tutaj Khenio zagrać po zwycięstwo, a zagrał, żeby nie przegrać. No to tylko jeden out, nie? Nie, w takiej sytuacji, jak masz właśnie przegraną grę, okej, no... Jest to procent mały, ale wydaje mi się, że powinieneś... Ja zawsze gram na wygraną w każdym moim razie. Ja zawsze gram na wygraną i w takim momencie, jak już przegrałem grę, ja bym szedł po ten lethal. A nóż trafiam, wielki kombek, przeciwnik się tiltuje. Konie wystarczy. Myślę, że teraz... No, tajemny intelekt jest idealny draw. Istnieje, nie? Nie jest taka zła. Jest torch. No, czyżby Nil dostał błogosławieństwo od bogów i miał wrócić się do tej gry? Co, Fireball Face? No... Tak, jeżeli pójdzie raz pocisk w twarz chociaż, to ustawia lethal. To w sumie te pociski były bardzo dobre dla niego.
Znaczy, gdyby... nie było RNG, on po prostu wybrał, gdzie mają trafić. Tak, tak. Tak sobie myślę. Bo gdyby strzesił stół, to też by było okej, ale znowu by się dłużał grę, nie? I promień mógłby jeszcze wrócić spokojnie z jakimiś strajkami, stopa i tak dalej. No nie, no tutaj musi pójść Fireball Face według mnie. Ewentualnie... Nie, no Torch Face nie, bo potem nie będzie mógł zagrać... No właśnie, więc Fireball i liczymy, że jeden damage'a wklei się. A jeżeli się wklei, to jest koniec gry. Skillowo. 6, 7, 8... Nie wygra tej gry Promig już, nie ma szans. Jest jakaś karta, która healuje z portalu? Chyba nie ma. Chyba, że o czymś zapominamy, ale... Nie. Nie. Chyba, że... Czekaj, 6, jak dobierze... Nie, Fireball bym nic nie dał, jeden man brakowało. Nil nie wierzy, że wygrał, patrz. Miał dużo szczęścia w tej grze, musimy być szczerzy, miał bardzo dużo szczęścia, ale... Ale zagrał słusznie, według mnie. Tak jak mówiłem w każdej turze, że powinien zagrać, tak naprawdę tak cały czas grał. I... Nil pokazuje według mnie w tym turnieju, że jest naprawdę solidnym graczem. Ta gra była zagrana bardzo dobrze według mnie. Wszystko to, co musiał robić, żeby dać sobie szansę na wygraną, zrobił. Gra trochę pomogła, owszem, ale zrobił po prostu to, co powinien zrobić. I wygrał. Myślę, że tutaj ten Arcane Intellect tak naprawdę ostatecznie przypieczętował to zwycięstwo. Myślę, tutaj myślę, że wyleci Leroy Jenkins, nie? Ale nie w tym wypadku. No tak, no, Militarion dociąga to drugie zwycięstwo. I w tym momencie... zostaje mu tylko druid. To było po prostu no najlepsze co może Fandral zrobić. Te rudcy, które fajnie ustawiły stół, wiedziałem, że Izuła gra tylko jednego gula, więc mogę sobie spokojnie zagrać te rudcy. Później znowu zagrałem rudcy i miałem jeszcze power. Fajnie się gra ułożyła, naprawdę dla mnie miałem dużo szczęścia wtedy. No, Fandral spokojnie nerwate, jeżeli masz jeszcze karty na to, żeby coś dalej zrobić, to jest chyba najmocniejsze, co może druid zrobić. No widzimy, że Nilatarion troszeczkę nieszczęśliwie. Blanka jeszcze blank, co? Obawiam się, że może być tylko gorzej. No nie jest to na pewno dobra sytuacja dla Nila. Bardziej, że promil A. Póki co Siro poweruje, ale ma trzecią... Widzimy, że jeszcze jest value trade. No a oczywiście Nilatarion ma Maligosa z księżycowym ogniem i po prostu spokojnie wygra tą grę. Tutaj już ten Serp Wetfin, już nieważne jakie wyciągnie Hero Power, to już jest tutaj totalnie bez znaczenia. Także czeka już Nilatarion z tym Maligosem zaraz. Izual, no wydaje się, że jeszcze może miałem szansę dowrócić tą grę, no ale widzimy, no nawet korzenie. Ciekawe, czy zdecyduje się na to, żeby z top decku zabić przeciwnika, żeby troszkę rozproszyć Izuala. Chyba ja tak, ja myślę, chyba to musi to zrobić. To poprawne zagranie ze strony Nilatariona tutaj. Zabicie go rucami, a nie Moonfire'em, że... Propsuję, że tak zrobił. Oczywiście. Ta gra psychologiczna jest też tak samo ważna jak matematyka i inne aspekty Hearthstone'a. Tak, zgadzam się, że już na tym poziomie gracze są na wyrównanym, wysokim poziomie, także to Nilatarion nie ma Deathwinga, Deathwinga miał Izual wtedy. Także Malkorok, no... To liczymy na Doomhammera w takim razie. Jest Gorhold, czyli dobra karta, bardzo dobra karta. Pozwala mu co turę efektywnie usuwać jedną jednostkę, tylko no ten life total już nie jest wysoki, prawda? Jest kolejny radny, więc zobacz, że jest Leroy Jenkins! To jest chyba lethal, prawda? Bo jeżeli postawimy, zaraz zobaczymy... Tak, to będzie 7, 8, 9, 11, 14... Teraz jest... 4, to jest równy lethal z tego, co mi się wydaje. Zaraz to jeszcze ja policzę, jest 2, 4, 7... 7 obrażeń, to jeżeli Leroy był wystawiany za 7 z 14, tak, to byłby lethal, także to jest na pewno, i to jeszcze dostawia kolejne jednostki, także ten Leroy Jenkins z Zerosa, jak mówiliśmy, może dać value, no i dał value, dał lethal i dał zwycięstwo Izualowi, widać jak się uśmiecha i mu się to podoba, że wybrał tego Zerosa. Ja tylko czekam, żeby zobaczyć minę, kiedy zobaczy tego Leroya. On już chyba wie. Stał, porozmawiał, spojrzał na Nilatariona face to face. On wie. Tak, i cieszą się teraz wzajemnie. Także Izual tutaj MVP, że wybrał jednak tego Zerusa. Podobało mi się to bardzo, tak mówię, może nagle odmienić tą grę, czy gdyby stracił board, dokładnie, czy znaleźć ten lethal, udało mu się wyciągnąć mega duże value z tego Zerusa. Tak, miał do wyboru solidną kartę w postaci tego Malczera z Nimba, który jest 1-3, który może zabrać ci kartę, ale tak naprawdę... Może pójść na może setup lethala i myślę, że to jest jedyna opcja. Może coś tego tajemnego intelektu, bo i tak ma jeszcze na to manę. Czy teraz w jakiś inny sposób jeszcze może być? Kula ognia to jest tylko 6, pochodnia to jest 3, więc no 6 plus 3 to jest 9. Może zwiększyć sobie szanse na trafienie w twarz, na przykład zabijając jakąś jednostkę. Tak, może pochodnią zabić 3-3, prawda? Tak. I... Wtedy fireballem pójść face, wtedy ma już 25%, no tak, a nie 20% na lethal.
Może też pójść zażyciel pochodnia, pociski, w ten sposób też jest w stanie prawdopodobnie wytreadować, ale niekoniecznie, bo może na przykład te pociski pójść źle, więc woli pewność, że usunie jedną jednostkę, to chyba mi się podoba troszeczkę bardziej, więc usuwa jedną jednostkę, Fireball Face, no i zobaczymy. No jest szansa dla Nilatariona, uśmiecha się, czy mu się uda, zaraz się o tym przekonamy, no i to jest jedyna szansa tutaj, żeby poszedł Face, no niestety nie trafia Face, no więc nie ma już opcji, żeby Nilatarion to przeżył, więc poddaje grę, no i Izual tutaj wygrywa 3-1. Bardzo emocjonujące gry. Ragnaros MVP dla mnie w ogóle całego tego pojedynku. Niestety, no niestety z bólem sercem muszę to przyznać, bo nienawidzę tej karty z pasją, ale no niestety jest jaka jest i Blizzard jej nie zmieni, więc...